kontrolna. Czy cierpi Pan na jakąś chorobę weneryczną? Nie, ja tylko przyszedłem po wyniki żony. Niestety bardzo mi przykro, ale mieliśmy ostatnio małe zamieszanie i wyniki Pana żony przyszły z wynikami innej Pani Nowak. No i teraz nie wiemy, które są które. Ale szczerze mówiąc, ani te nie są jakieś nadzwyczajne. To znaczy? Jedna z pań ma Alzheimera, a druga chorobę weneryczną. No ale przecież chyba można te badania powtórzyć. Teoretycznie tak, ale badania są bardzo drogie i NFZ nie zrobi 2 razy testu dla tego samego pacjenta. To co ja mam teraz zrobić? Zalecałabym, aby wywiózł Pan żonę do lasu. Jeśli sama wróci do domu, myślę, że wydedukuje sobie Pan wynik badania. Układała sama, na końcu i tak zrobiła inaczej.